Cześć! W tym materiale wideo przedstawimy, jak w kilku prostych krokach ustawić parametry bezpieczeństwa w falownikach serii G3 oraz G4 za pomocą plików umieszczonych na pendrive'ie. Ok, przejdźmy do falownika. Ściągamy osłonę z gniazda USB oraz wsadzamy pendrive do falownika. Następnie, aby wykonać omawianą czynność, przytrzymujemy strzałkę w dół, aż ukaże nam się napis Enter Settings. Zatwierdzamy przytrzymując i wchodzimy w opcję numer 19. Zatwierdzamy. Hasło to 301. Hasło możemy wpisać poprzez przyciskanie przycisku w górę bądź w dół. Ustawiamy funkcję na Enable All i zatwierdzamy. Teraz w ciągu kilku sekund parametry bezpieczeństwa zostaną zaimportowane do pamięci wewnętrznej falownika. Aby wybrać poprawny kod kraju, czyli ustawić parametr bezpieczeństwa, znów przytrzymujemy strzałkę w dół, wchodzimy w opcję Enter Settings i pozycję numer 20. Hasło to 301. Ukazuje nam się teraz przesuwna lista kodów kraju, które są zaimportowane do pamięci falownika. Zatwierdzamy kod kraju dla Polski. Ukazuje nam się norma 000. Znów zatwierdzamy. I otrzymujemy komunikat, że kod kraju został wgrany poprawnie. Aby upewnić się, że norma na pewno jest ustawiona prawidłowo, możemy wejść w opcję System Info i pod piątką znajdziemy informację o aktualnym kodzie kraju, czyli parametrach bezpieczeństwa. Ok, teraz już jesteśmy pewni, że nasz falownik pracuje zgodnie z normą obowiązującą w danym regionie.